Cześć! W ostatnim filmie, może nie ostatnim, ale w filmie z zakupami pytałam się Was, czy chcielibyście zobaczyć film, w którym pokażę Wam, co zabieram ze sobą na siłownię. No i większość z Was powiedziała, że chcielibyście to zobaczyć, dlatego właśnie Wam zaraz pokażę. Ale zanim pokażę Wam, co mam w tej torbie, chciałabym Was jeszcze raz gorąco zaprosić na mój drugi kanał, który nazywa się The Shape Style. To jest kanał, na którym razem z moim chłopakiem pokazujemy różne ćwiczenia na siłowni, ale też przygotowujemy się do nagrania takiego filmu w domu, czyli pokażemy Wam trening w domu. Też pokazujemy, co jemy, jacy są moi ulubieńcy, tacy bardziej fitnessowi. Omawiamy też różne produkty, jak jeść zdrowo, jak się odżywiać i ogólnie cała ta tematyka fitnessowo zdrowo-odżywieniowa. Jeżeli taki temat Was interesuje, to oczywiście gorąco zachęcam do udania się na ten kanał. A teraz właśnie przejdziemy już do pokazania Wam, co mam w tej torbie. I ja mam torbę taką. Ona jest dosyć spora i to jest torba z Nike. Niestety nie wiem, jaki to jest model, ale została ona kupiona rok temu w Deichmanie za 99 zł. Mniej więcej tak, te torby są... Powiedziałabym, że to jest normalna cena, ponieważ zdecydowanie wolę chodzić z tą torbą niż z jakimś plecakiem. Plecak nie jest jeszcze taki zły, ale wcześniej chodziłam z reklamówkami, a to już było bardzo zły pomysł, ale właśnie fajna jest ta torba, ma dużo przegródek i ma też osobną przegródkę na buty, to jest bardzo fajne. No i zaczniemy może od tej największej przegrody, już Wam pokazuję. Ta torba oczywiście jest spakowana na siłownię, bo dzisiaj idę. I torba wygląda tak, już Wam pokazuję. Na początku oczywiście ręcznik. Nie zawsze go mamy ze sobą, ale raczej staram się go brać, ponieważ wolę ćwiczyć na maszynach właśnie, to znaczy ja raczej na maszynach nie ćwiczę. No ale powiedzmy na ławeczce wolę sobie położyć, czasami jeżeli nie mam, to po prostu odkażam, ale ręcznik zawsze się przyda. Po treningu używam zawsze mgiełki takiej chłodzącej z Beauty Formulas, żeby troszeczkę orzeźwić się. Ja na siłowni się nie kąpię, od razu to mówię, ponieważ ja do siłowni mam no niecałe 5 minut, więc po prostu idziemy, wracamy i ja się w domu kąpię. Zdecydowanie bardziej to wolę niż tam. Dalej oczywiście woda tutaj nie jest pełna, bo to jest, wczoraj jest woda ze wczoraj. Ale raczej nie przywiązujemy uwagi do tego, jaką wodę pijemy. Wiem, że to nie jest najlepszej jakości, ale... I teraz przechodzimy do stroju. Mam ze sobą zawsze strój i czasami idę już ubrana, a czasami przebieram się tam, ale zdecydowanie wolę się raczej ubrać w mieszkaniu, bo jakbym oczywiście miała jechać przez cały Wrocław, to pewnie bym się przebrała, no ale z racji... tak. Ale z racji tego, że mam bardzo blisko, no to raczej już idziemy ubrani, ale dzisiaj włożyłam ten strój, żeby pokazać Wam przykładowy mój strój, oczywiście skarpetki, zawsze mam, no muszę mieć, nie? Dalej koszulka i to jest akurat koszulka z H&M-u i ona nie jest taka typowo na siłownię, ale kiedyś ją sobie kupiłam i chodziłam w niej na co dzień, natomiast teraz jest już tylko i wyłącznie na siłownię, do tego oczywiście top, czyli stanik sportowy, ten jest akurat z New Balance i kupiłam go w TK Maxie za 50 zł. I jeżeli chodzi właśnie o taki stanik, to zdecydowanie polecam Wam TK Maxa, ponieważ tam jest masa takich staników z usztywnionymi miseczkami i są naprawdę bardzo dobrej jakości. To jest mój już w sumie, wszystkie 3 staniki, jakie mam, są z TK Maxa, dlatego możecie właśnie zobaczyć, że bardzo lubię TK Maxa. No i właśnie jeszcze jedna rzecz z TK Maxa, to są spodnie dresowe, takie szare, zwykłe leginsy i wiecie co, ja nie wiem z jakiej to jest firmy, bo tu wszystko się już starło, jak możecie zobaczyć, nic nie ma, ale to jest taka firma, która ma logo, jest okrągłe, jest srebrne i tam jest taka pani baletnica w tym logo, ale nie pamiętam, jak się nazywała ta firma, nie wiem. I to jest wszystko, jeżeli chodzi już właśnie o tą główną przegrodę. Dalej w tej takiej pobocznej, i to jest właśnie przegroda na buty, mam buty, coś nie domyśleć. I to są Nike Flex Experience RN. I to są buty, które kupiłam rok temu, w styczniu kupiłam je w Deichmanie. Na promocji tam była taka promocja, że kup dwie pary, a druga będzie za pół ceny i wtedy za nie zapłaciłam około 60 zł. Widać, że już są używane, gdzie niegdzie są poprzecierane, ale bardzo dobrze mi się w nich ćwiczy i je bardzo lubię. I teraz w tym roku też chciałam sobie jakieś kupić w Deichmanie, ale niestety nie było żadnych takich w normalnej cenie. Były raczej takie same ceny jak są w innych Nike'ach, dlatego stwierdziłam, że odpuszczę. Ale jeżeli szukacie właśnie jakichś takich fajnych butów na siłownię, to zajrzyjcie właśnie do Deichmana i tam jest taka firma na G. To jest właśnie taka bardziej deichmanowska firma i tam są buty właśnie na siłownię za 89 zł i właśnie planuję sobie kupić czarne, bo wydaje mi się, bo właśnie nie mam żadnych czarnych, a jak chciałam mieć jakieś kolorowe leginsy, to wtedy wypadałoby mieć właśnie czarne. No i przedostatnia rzecz to są oczywiście słuchawki i MP3. To oczywiście nie jest moja, tylko Alana, ale sobie tak pożyczamy. I słuchawki są od Samsunga, tak, takie po prostu z telefonu. I oczywiście na początku jakoś nie słuchałam muzyki, ale teraz już nie mogę się obyć bez niej. I mam tutaj różną muzykę i mam tutaj 50 Centa i Eminema i Pussycat Dolls i Britney Spears. Co mam jeszcze takiego fajnego? Już nie pamiętam, ale mam nawet takie bardzo stare piosenki i jakoś nie patrzę na wykonawcę, tylko bardziej na piosenkę, czy ona jest jakaś taka trochę motywująca i dodająca kopa, czy nie. I to jest wszystko i oczywiście jeszcze w takiej najmniejszej przygódce trzymam wejściówki na siłownię. My z Alaną chodzimy do siłowni fitness w Aquaparku i dla mnie, nie powiem, chciałam powiedzieć, że to jest najlepsza siłownia, ale tak nie powiem, bo nie byłam w innych, ale jestem z niej bardzo zadowolona, sprzęt jest bardzo fajny, jest różnorodny, nie ma paru maszyn, czego bardzo żałuję, bo jest parę maszyn, z których chciałabym korzystać, a nie mogę, bo ich nie ma. Ale poza tym jest bardzo fajna i tam też, jeżeli nie lubicie tak do końca siłowni, to tam są też takie, jak to się nazywa, ćwiczenia tematyczne i tam już jest masa, naprawdę jest masa różnych ćwiczeń i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego jeżeli nie zastanawialiście się nad jakąś siłownią, to koniecznie rozważcie Aquapark Fitness, ponieważ ona nie jest droga. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o Wrocław, bo byłam przekonana, że we Wrocławiu są droższe siłownie i na pewno ten Pure Yatomi, czy jakoś tak, nie? Jest droższa, a właśnie w Aquaparku płacimy za pół roku 500 zł. Tyle. Aha, i jeszcze chciałam wam powiedzieć, że czasami zabieram ze sobą jakieś jedzenie potreningowe, jeżeli wiem, że nie wrócę. Przez jakiś czas, w sumie tydzień, miałam z sobą batony takie proteinowe, ponieważ miałam taki mały krach, ale to opowiadałam wam na drugim kanale, więc to nie będę się rozwodzić. I miałam batony właśnie ze sobą, a czasami właśnie też brałam białko i tutaj w takim właśnie shakerze. I te shakery są naprawdę bardzo fajne, tylko musicie uważać, żeby ich za bardzo tak nie stawiać, tylko muszą być tak postawione, bo one lubi się z nich wszystko, ten płyny, jakie tam są, wylewać. Niektórzy ludzie ze sobą biorą też zeszyty ze swoim treningiem i tam wszystko różne rzeczy wpisują. Ja takiego zeszytu nie mam i nie uważam, żeby on był mi potrzebny. Oczywiście zapisuję sobie kilogramy już, jak wrócę do domu, jakie podnosiłam w danym dniu, żeby zobaczyć, czy jest ten progres. Ale jakoś trening znam na pamięć, dlatego nie muszę go brać, ale kiedy zaczynaliśmy, oczywiście miałam na karteczce trening zapisany, ale teraz już nie potrzebuję, bo i też bardziej improwizujemy. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Oczywiście telefonu ze sobą nie biorę, bo na siłowni to jest czas, w którym ja nie siedzę i nie ćwiczę i sobie nie piszę na telefonie albo nie siedzę sobie na fejsie. Dlatego właśnie telefonu ze sobą nie biorę. I to jest wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Dajcie mi znać, co wy trzymacie w swoich torbach na siłownię albo co trzymać takiego dziwnego, co nikt inny raczej nie trzyma. Ja w sumie nic takiego nie mam, ale może wy macie, więc się pochwalcie. A teraz dziękuję wam już bardzo za oglądanie. Jeżeli ten film wam się spodobał, to dajcie kciuki w górę, bo to jest troszeczkę inny film i tematycznie, jeżeli chodzi o ten kanał. No i oczywiście zapraszam was jeszcze na mój drugi kanał. I to wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!